Bo to jest taki dylemat, kiedy chcemy podjąć najwłaściwszą decyzję. Jak to zrobić? Jak dokonać najwłaściwszego wyboru? I powiem Wam, że ostatnio natknęłam się na bardzo fajną metodę proponowaną przez pewnego coacha. I polega ona na tym, by przeanalizować i sklasyfikować wszystkie podjęte ostatnio decyzje. A tak naprawdę podejmujemy ich dużo i większość z nich wcale nie jest takimi rozdzierającymi dylematami. Bo czasami po prostu podejmujemy je mechanicznie, według pewnych schematów, może do których właśnie się przyzwyczailiśmy. I teraz na czym polega ta metoda? Po prostu pomyśl o wyborach, które dokonałeś tego dnia i podziel je na cztery kategorie. Pierwsza grupa to te, które zaspokajają Twoje najbardziej prymitywne potrzeby. I tu jakby patrząc na nie z pewnym dystansem, będziesz mógł stwierdzić, na ile Twoje życie sprowadza się do zaspokajania tych najbardziej podstawowych potrzeb. Czy jest w nim coś ponad to? Bo przecież do tego właśnie wszyscy aspirujemy. Druga grupa to te decyzje, które w pewnym sensie zostały Ci narzucone, do których zostałeś zmuszony, które wynikają właśnie z zewnętrznych przesłanek. Bo na przykład musisz wstać o tej godzinie, bo musisz zrobić to, to i to. I to niezależnie od tego, czy się w tym spełniasz, czy czujesz się może co nieco w tym stłamszony. Czyli jakby na ile dopasowujesz się do okoliczności i jesteś w swoim życiu biernym graczem. Trzecia grupa to te decyzje, które w ten czy inny sposób powinieneś podjąć, ale szukasz sobie alibi, może starasz się to odłożyć na bok, na później, nie dzisiaj, może jutro, a może w ogóle innym razem, to znaczy nigdy. Odłożyć, przeczekać, schować głowy w piasek i najlepiej niech się nie dzieje. I na przykład u mnie, żeby tak troszeczkę było na przykładach, to są decyzje dotyczące na przykład odważniejszego promowania swojego bloga czy stworzenia pierwszego płatnego produktu. No i niestety te decyzje niepodjęte budzą poczucie winy i zakłócają poczucie własnej wartości. No i punkt czwarty, decyzje, które wynikały z chęci osiągnięcia określonego rezultatu, no i podjąłeś je. Gratulacje! No ja na przykład chciałam stworzyć coś więcej niż kolejny wpis na bloga i stworzyłam swój pierwszy e-book, a później kolejne e-booki. I decyzje, które pozwalają wznieść się na wyższy poziom, czy chociażby leciutko, odrobinę wyższy poziom. Ale dobre chociażby i to, bo to jest jakiś tam krok w ewolucji. I teraz do czego powinien Cię skłonić ten eksperyment? Czyli wypisz sobie decyzje, nawet te najdrobniejsze, które podjąłeś ostatnio i przydziel je do odpowiedniej kategorii. A potem z tej perspektywy, bo to staje się całkiem interesujące, spójrz całościowo na swoje życie. Czym są uwarunkowane Twoje wybory w życiu? Czy dalej chcesz tak żyć? Czy dalej chcesz tak według tego schematu podejmować swoje decyzje, czy może chcesz coś zmienić? Bo ta metoda z jednej strony pozwala nabrać dystansu. Kiedy to jest tak chłodno spisane na kartce papieru, to wiele wyjaśnia. Znaczy, to nabiera jakby pewnej perspektywy, no nie da się już tego naciągnąć w tą czy inną stronę. I Ty po prostu demaskujesz sam przed sobą mechanizmy podejmowania swoich decyzji. I teraz do czego Cię to prowadzi? Generalnie decyzje z pierwszej kategorii, no one są nieodzowne, ale teraz jeżeli Twoje życie sprowadza się tylko do nich. Decyzje z kategorii drugiej, narzucone, wynikające z zewnętrznych przesłanek. Cóż, życie nieraz wymaga kompromisów, dopasowania się, ale w sumie przecież nikt nie chce, by jego życie stało się czyjąś tam pańszczyzną. Wybory z kategorii czwartej, tych, których dokonałeś może odczuwając ogromny strach, ale właśnie wbrew temu strachowi po to, by wznieść się wyżej. One właśnie służą podbudowaniu wiary w siebie. A ta jest takim motorem napędowym skłaniającym do podejmowania podobnych decyzji z tej samej kategorii. I zmierzających do określonego, pożądanego rezultatu, do zmiany swojego życia. I to do zmiany w takim kierunku, którego chcesz, do którego zmierzasz. Chociaż się boisz, bój się i rób to. Decyzje z kategorii trzeciej. Te, które powinieneś podjąć, ale z których się wycofujesz, czy najlepiej chciałbyś się wycofać, no i tak to odkładasz. Te niestety rykoszetem podkopują wiarę w siebie. Metoda uników przed braniem odpowiedzialności za swoje życie, ale ta metoda ma krótkie nóżki i de facto donikąd nie prowadzi. Dlatego podjęcie dobrej decyzji to jest proces, proces uczenia się siebie. Chodzi o podjęcie decyzji, która będzie współgrać z Tobą, a nie z Twoim chwilowym pragnieniem, bo tym pragnieniem może być to, by schować głowę w piasek i uciec jak najdalej. Czasami po prostu potrzeba odwagi i przede wszystkim dać sobie kolejną szansę, uwierzyć w siebie jeszcze raz. Bo może właśnie dopiero ten kolejny raz to wypali. Powodzenia! Dziękuję serdecznie i do usłyszenia!